Marcin Silvanow, z urodzenia, wyboru i zamiłowania białostoczanin, pasjonat historii miasta, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Od 8 lat prywatny detektyw specjalizujący się ostatnio w detektywistyce genealogicznej. Podczas spotkania autorskiego z mieszkańcami Łomży promował swoją debiutancką powieść pod tytułem Warstwy podskórne. Tytuł nie jest przypadkowy, ponieważ to, czego nie widać na pierwszy rzut, interesuje Marcina Silvanowa najbardziej. Nie tylko w pracy zawodowej, lecz także w życiu prywatnym. Zresztą nie tylko autora, ale także głównego bohatera powieści, detektywa Piotra Rajskiego. Najprościej się pisze o tym, o czymś, co się zna, tak? No, więc stąd taki wybór też kreacji tej postaci, ale z drugiej strony to też ukłon wobec klasyków, gatunku. Chociażby Sherlock Holmes, tak? To bohater, do którego gdzieś tam ja w młodości sięgałem chętnie i dziś bardzo ubolewam nad tym, że tego rodzaju postaci nie są gdzieś, powiedzmy tak, eksponowane, jeśli chodzi o rynek czytelniczy czy pisarski. Prywatny detektyw Piotr Rajski jest nieco znudzony swoją pracą. Zamiast jak w amerykańskich filmach śledzić prawdziwych kryminalistów, zajmuje się tropieniem niewiernych małżonków. Kolejne zlecenie, które otrzymuje od znanego białostockiego biznesmena, zdaje się nie przynosić nic nowego. Co prawda będzie wymagało od Rajskiego przejrzenia zakurzonych archiwów i odświeżenia kilku znajomości. Ale czy szukanie dawnego właściciela działki, na której postawiono galerię handlową, może wzbudzić w nieco zobojętniałym detektywie upragnione emocje? Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia jego biuro odwiedza tajemnicza i bardzo atrakcyjna klientka, która pragnie poznać przeszłość narzeczonego. Ale chyba nie tylko. A skąd wziął się pomysł i jaka była geneza tych wątków? Genezą jest moja głowa i tylko głowa, natomiast dużo bardziej skomplikowaną materią jest ta zasadnicza opowieść i poszukiwania te, powiedzmy, że genealogiczne, detektywistyczno-genealogiczne, bo te miały swoje źródło, praprzyczyny w mojej pracy zawodowej, to stąd się wzięło. Oczywiście jest to, nie jest to nawiązanie wprost do tych wydarzeń, które miały miejsce w rzeczywistości, natomiast gdyby ktoś tam sobie dokładnie poszukał, posprawdzał, to może nie konkretne miejsca czy fakty, ale pewne prawidłowości mógłby sobie w tych książkach odnaleźć. Ale to absolutnie nie jest faktografia, to nie reportaż. To proza. Ma się czytać dobrze. I choć Piotr Rajski rozwiązuje sprawę, zakończenie książki, można powiedzieć, stanowi prolog do kolejnej części. Prolog do kolejnej części, która jest gotowa i od dłuższego czasu sobie czeka na swoją kolej. Zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie w przygotowaniu jest właśnie opowieść o innym bohaterze. To tyle mogę jakby zdradzić, która za kilka miesięcy się ukaże na rynku. A Rajski musi się, że tak powiem, zrehabilitować po tym, co się wydarzyło, a co się wydarzyło, to zapraszam do poczytania. Mam takie wrażenie, może nieskromne, że chyba tego rodzaju postaci za wielu nie ma. No, może być dla jakiegoś tam grona czytelników ciekawa. Nie jest to zbyt brutalny bohater, tak? Nie jest bohaterem po przejściach, jakich znamy, lubimy. No, to są bardzo fajne postaci, żeby nie było. Natomiast ja sobie takiego bohatera wymyśliłem. I jak już słyszę od ludzi, jak mam taką informację zwrotną z rynku, że niemałej grupie ludzi taki właśnie bohater bardzo się podoba. A kim będzie nowy bohater wykreowany przez Marcina Silvanowa? A to typowy komisarz już, nie? Tak. To typowy komisarz policji, to nawet mam taki pomysł, zobaczymy, jak to się uda, czy się uda w ogóle, czy do tego dojdzie. Tak sobie kiedyś to wymyśliłem, żeby w którejś tam części tego się obaj panowie spotkali. W kolejności będzie ten bohater, o którym powiedziałem, ten komisarz, to on będzie. O, zobaczymy, co potem z Piotrem Rajskim będzie dalej. Organizatorem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży. Za biblioteką bardzo intensywny okres pracy. Mieliśmy wiele spotkań, realizowaliśmy kilka projektów jednocześnie i na ten właśnie taki finisz przygotowaliśmy niespodziankę. Otóż zapraszamy naszych mieszkańców i czytelników Biblioteki Miejskiej na wyprawę do Białegostoku. A dlaczego? Dlatego, że właśnie w Białymstoku dzieje się akcja książki Warstwy podskórne pana Marcina Silvanowa. Pan Marcin Silvanow na co dzień jest prywatnym detektywem, ale od października ubiegłego roku może się mianować takim dumnym autorem książki. Także dzisiaj mam nadzieję, że spotkanie będzie bardzo ciekawe, bardzo interesujące, a osoba prowadząca, mam nadzieję, że wyciśnie takie nawet najbardziej skrywane tajemnice zawodowe pana Marcina. Kilka tajemnic zawodowych udało się odkryć, a Marcin Silvanow chętnie opowiadał o pracy detektywa i pisarza mieszkańcom Łomży.